W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, jak bardzo szkodliwa jest książka 365 dni Blanki Lipińskiej. I to szkodliwa nie pojawia się tutaj przypadkiem. Zapraszamy na film. Jak zapewne dobrze wiecie, bardzo lubimy fenomeny książkowe. A kiedy już mowa o polskim fenomenie książkowym, no to już wiadomo, że prędzej czy później za to się musimy wziąć. A wokół 365 dni Blanki Lipińskiej już powstało tyle mitów, tyle opinii, tyle recenzji, tyle hejtu zostało wylane. Więc z racji tego, że zaraz film pojawi się w kinach, postanowiliśmy sprawdzić na własnej skórze, czy ta książka rzeczywiście jest taka, jak to wszyscy mówią. Czy to naprawdę takie złe, szkodliwe, druzgocące. No i okropne. No, ja szczerze mówiąc bardziej bałam się tego, że ta książka mnie znudzi. Że po prostu ciężko będzie mi to czytać, a nie ze względu na to, że jest szkodliwa po prostu. Bo tak naprawdę nie wiem, o czym miałaby być ta książka, żeby była dla mnie szkodliwa. No, o szkodliwości porozmawiamy, bo w końcu będziemy rozkminiać, czy 365 dni jest szkodliwe, niebezpieczne, czy należy chować się przed tą książką. Ale dobra, zacznijmy, żeby nie przedłużać, bo któż to będzie słuchał. Jesteśmy parą damsko-męską, więc myślę, że możemy mieć bardzo różne opinie na temat tej książki. Owszem. Ale ja jestem bardzo ciekaw najpierw, jak ty ładnie opowiesz swoimi słowami, o czym jest ta książka. Okej. No to jest problem, bo ja nie wiem, o czym jest ta książka. No mówiąc w skrócie. Tak jak jeszcze chyba prawi opis wydawniczy, mamy tutaj mafioza Massima, który porywa naszą główną bohaterkę Laurę, ponieważ miał z nią wizję i ona jest kobietą jego życia, więc on po prostu musi ją mieć, musi ją za żonę mieć, w ogóle spędzić ją resztę życia, więc ją porywa. Zabrzmiało Gastonem. Muszę ją za żonę mieć. No, w sumie tak. I no i w końcu no, do tego dochodzi, on ją porywa i daje jeszcze 365 dni na to, żeby ona go pokochała. A jeśli to się nie wydarzy, to ją wypuści. No tak. I tu w sumie to jest taki zamysł na fabułę, ale no ciężko mi powiedzieć, co tam, o czym to właśnie jest. Zacznijmy od tego, że w tym filmie będą spoilery, więc tak, jeżeli się obawiacie tych spoilerów, to szybciutko klikamy, zanim coś się nieprzewidzianego z naszych ust wytoczy. No tak, facet porywa swoją kobietę, i mówi: żoną moją musisz być, będziesz moja, jeżeli we mnie się nie zakochasz, to wypad, tak? To wypuszczę cię, będziesz żyła spokojnie. Żeby oczywiście to posłuszeństwo u niej w jakiś sposób wyegzekwować, no są zakazy i nakazy, tak? I też obostrzenia, bo jeżeli ona przed nim ucieknie lub postąpi w jakiś niewłaściwy sposób, to on po prostu zlikwiduje jej rodzinę, jak to mafiozo, tak? Także dziewczyna jest w dość nieoczywistej sytuacji. I ale nie ma wyjścia. Tak, ale jak można się domyślić, w końcu to jest erotyk, uczucie między nimi zacznie szaleć, hormony zaczną buzować, podniecenie zacznie kipieć wrzątkiem i napalmem, co ostatecznie sprowadzi się do tego, że wylądują w łóżku. I w zasadzie ja mam wrażenie, że cała zasadnicza część książki tutaj się kończy. No. Bo polega to na tym, czy oni będą razem, czy nie będą razem. Tak, czy ona się w końcu zakocha, czy się nie zakocha. Tak. Czy po tych 365 dniach się rozejdą. I w zasadzie całość toczy się wokół tego związku. No nic to nie jest szczególnego. Powiedzmy, to jest typowy erotyk zaczynający się od fatalnego pierwszego rozdziału, który brzmi jak no, żywcem wyjęte opowiadanie erotyczne z jakiegoś kiepskiego forum. Ja bym bardziej wiedziała, że to jest takie marne, bardzo marne fanfiction, ten pierwszy rozdział. Tak. Nudne jak flaki z olejem. I ja się naprawdę obawiałam, że jeśli tak cała książka ma wyglądać, to ja chyba spędzę nad nią tydzień. No, obawy się okazały płonne. Płonne, tak. Bo drugi rozdział już się zaczęło coś dziać i już wyglądało to o wiele lepiej. Zacznijmy od tego, że te książki się bardzo szybko czyta. Ją się wręcz pochłania. Ona tak wchodzi tak lekko, tak powiedzmy radośnie, bo ja nie wiem, jakie ty miałaś wrażenia, ale ja przez pierwszą część tej książki, pomijając ten fatalny pierwszy rozdział, nie odczuwałem, żeby to było jakieś fatalne, złe. Odczuwałem, że to jest lekka lektura, może nieambitna, powiedzmy wręcz stylistycznie chwilami słaba, ale miałem przyjemność z czytania. Nie taką złośliwą radochę, albo że jaka to jest głupota, tylko autentycznie gdzieś tam potrafiło wciągnąć. Ja też tak uważam. Jak tani romans, ale zawsze. Tak, tani romans, czytałam trochę tych romansów, więc mogę porównać to do niejednego z nich, więc nie było w sumie źle.
Nie można było się, do niczego doczepić, oprócz tam różnych głupotek, ale one się pojawiają w każdej książce, nawet w tej najlepszej, którą w życiu czytaliśmy. Znaczy do głupotek musimy przejść, bo tutaj głupotek jednak było więcej i rzeczy rażących też. Ale mówię, w tej też pierwszej części, no tak, nie były tak, że tak powiem, oczojebne, które mogłoby zaważyć na, że tak powiem, wartości książki, no. Tak. Ale faktem jest, że ta pierwsza część książki, powiedzmy gdzieś tak do połowy, zanim oni pójdą tak ze sobą do łóżka. Ja patrzyłam na czytniku, jak czytam, było 60%. Do 60% książki według czytnika czytało się super i było wciągające, naprawdę niezła lektura. Bo powiedzmy, książka trzyma się kupy, trzyma się swojego toru, wyznacznika do momentu, zanim oni nie zaczną namiętnie uprawiać tego seksu i całość nie zacznie iść w dziwnym kierunku. Książka zaczyna się sypać jak domek z kart w momencie, kiedy Blanka Lipińska stwierdza, że trzeba do niej dodać trochę więcej sensacji, trochę więcej fabuły. Tak, jakiegoś tam kryminału, faktycznie, no. Tak, kryminał, niechciana ciąża, tego typu rzeczy, jakieś myśli o tym, czy to jest odpowiedni facet dla naszej bohaterki. Zaczyna się to wtedy po prostu rozsypywać i niewiele z tego zostaje. Ja mam wrażenie, że autorka chciała po prostu faktycznie coś tam rozkręcić, bo to w sumie było takie na poziomie niebożnych tam, wiecie, z akcji, jakichś tam nie wiadomo jakich scen, które by jakoś tak, wiecie, podbudowały, jakoś tak, żeby nam serce przyspieszyło na jakiejś scenie i po prostu wszystko tak sobie szło równomiernie i ona chyba chciała, żeby faktycznie nie było zbyt nudno, więc chciała coś dać. A dam coś, pokażę wam tutaj, taki myk zrobię. No i to tak chyba nie do końca. Okazało się, że kiedy wchodzimy w poważniejszy klimat, to wszystko się sypie, bo ani klimatu książka nie ma. Bohaterowie, którzy są bardzo słabo zarysowani i mają, no, powiedzmy, są ustawieni na bardzo cienkich nóżkach jak patyczki, że te nóżki przy byle podmuchu wiatru się przewracają, a ona tutaj im zapewniła huragan, który nimi rzucał, ciepał, miotał, ja, niczym szatan z Harry'ego Pottera młodymi czytelnikami. Nagle okazuje się totalny chaos, brak pomysłu albo siły, żeby to udźwignąć. No ale zacznijmy od bohaterów samych. No bohaterów, Laura. No Laura jest... No, samozwańczą mądrą kobietą. Tak, mam... tak, samozwańczą mądrą kobietą, to dobre określenie. Tak. Ja w sumie co do każdej postaci ja mam wątpliwości, mam mieszane uczucie, bo żadna postać nie jest, że tak powiem, sensowna. Bo każdy człowiek, jeśli robi coś, to nie zrobi czegoś innego. I to tak powinno jedno z drugiego wynikać. A oni robią coś, potem w sprzeczności z sobą robią coś, potem jeszcze jakaś trzecia sprzeczność wychodzi, oni to robią i to takie w ogóle się kupy nie trzyma i to jest, no to jest bez sensu. I to taki daje, no tak jak mówiłeś, chaos. Pojedźmy przykładami. Laura, która jawi się jako kobieta inteligentna, która nie pozwoli sobie, żeby taki włoski mafiozo nawet nad nią górował, nagle postanawia oddać się w jego władanie, w jego moc, postanawia stać się niewolnikiem Złotej Klatki. Poczekaj, bo tu na samym początku książki jest pewny fragment, który nas rozwalił. Zostaje porwana. Pierwsza noc, budzi się, tak, w tym miejscu. Widzi obcego faceta w obcym miejscu, jest, on każe jej się odświeżyć. Normalna kobieta, normalny człowiek zacząłby, nie wiem, świrować, wariować, próbować uciekać, coś zrobi sobą, a ona poszła pod prysznic się odświeżyć. No, logika postaci w 365 dniach, umówmy się, nie istnieje. Massimo jest ostrym mężczyzną, bo jest mafiozą. Nasza bohaterka widzi, jak strzela człowiekowi w głowę. Też później Massimo zabija jej byłego chłopaka, który próbował ją wykorzystać, z czego ona sobie nic nie robi. Ale mamy kobietę, która chciała być niezależna, która dążyła do jakiejś pasji, do wolności, która nagle staje się własnością mężczyzny i wysłuchuje wszystkich jego dziwnych próśb, rozkazów wynikających ze skrajnej zaborczości. Ale on z drugiej strony, facet, który ma pod butem wszystkich, wszystko, jest mega bogaty, mega oczywiście ma pozycję w tym świecie, mafii w ogóle w świecie. I który nagle podporządkowuje całe swoje życie tej jednej kobiecie, którą zobaczył w swoich wizjach, która pojawiła się w jego życiu. W związku z czym on nie tyle postanawia się zmienić, co traktować ją zupełnie inaczej niż innych ludzi, co też nie do końca wygląda. Kobiety, bo to w sumie głównie o kobiety chodzi, bo ogólnie, brzydko mówiąc, traktował kobiety jak szmaty. Brał co chciał, wyrzucał jak śmiecia, jak mu się znudziła i tak dalej. A tutaj nagle
365 stopni, mm-hmm. 360 stopni i... Nawet 180, bo 360 to wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli 180 no, no niby w drugą stronę. Ale to wiesz, jak przemieli się jak w pralce, to już w ogóle jest pogmatwane. To jest taka moja logika. No to trzeba żelazka wtedy. W każdym razie, no to już straciłam wątek, czy my w ogóle... No tak, że przemieli się, tak, przemieli... I on nagle, traktujemy jak królową, no powiedzmy jak królową, ma te swoje zastrzeżenia, czego jej wolno, czego jej nie wolno i tak dalej, ale mimo wszystko on nagle przestaje, no traktuje ją no, wyjątkowo, no w porównaniu no tak. do tego, co wcześniej robił. Daje jej wszelkie przywileje, swoje bogactwo, umożliwia jej życie w luksusie. Wiesz i korzystaj. Tak. No i mamy tutaj te dwójkę bohaterów, którzy no sami z sobą, sami w sobie są pełni sprzeczności. O tych postaciach nie wiemy nic, bo nawet jeżeli oni toczą gdzieś tam jakieś rozmowy ze sobą o dzieciństwie czy przeszłości, to są te rozmowy toczone poza planem i my się tylko dowiadujemy, że taka rozmowa się odbyła, natomiast my... I to żadnych konkretów. Nie maksymalną nie. ilość informacji, jaką poznajemy na temat tych postaci, to na przykład nie wiemy, jaki nos miał Massimo, ale wiemy, że miał grubego k***a. Albo małą dupkę. I małą dupeczkę. Nie wiemy, jakie oczy miała Laura, ale wiemy, że miała czarne małe miała, piersi. Czy brązowe. Tak? Nie ciemne. Brązowe chyba no to widzisz, to mi to umknęło, bo no. tak często było powtarzane, że ma małe piersi. Więc to jest taki jeden aspekt składający się na całą postać. A o niego nie wiem. W każdym razie, jak się wkurzał, denerwował, to tak jakby mu źrenice tęczówki zjadał i miał czarne oczy. Tak było coś opisane. Coś takiego było. W każdym razie mamy Brawo. Tych bohaterów, którzy gdzieś tam są ku sobie, gra, wspólna gra, czy ona mu się odda, czy nie odda, ona się z nim drażni. Do tego etapu było całkiem w porządku. Tak, bo jednak faktycznie można byłoby wywnioskować, że jakaś tam inteligencja i mądrość w niej siedzi. Tak, że taka kobieta... Ja byłam aż zaskoczona. Owszem. No. Tym bardziej, że ona też potrafi zarzucić mądrymi tekstami. Mi się bardzo podobał, teraz sparafrazuję o miłości, że... Seks to nie jest koniec świata, to nie jest sprawa życia i śmierci, seks to jest seks. No, w granicach rozsądku wszystko można ze sobą robić, jeżeli ludzie tego chcą, tak? Więc to jest bardzo mądre zdanie. I ta książka, wbrew pozorom, posiada wiele takich mądrych sentencji, które się pojawiają. Na przykład też Olga, przyjaciółka bohaterki, mówi, że żyjesz w pięknej, złotej klatce. Ale mimo, że ona jest złota, to jest nadal klatką, ty dalej jesteś w niewoli. Ty czerpiesz z tego luksusu, z tych wszystkich pieniędzy, które zapewnia ci Massimo, mafioza miałem powiedzieć, czerpiesz z tych wszystkich wygód, ale nadal jesteś zniewolona. Po czym ta bohaterka, która zjechała główną bohaterkę za jej nieprzemyślaną decyzję o tym, że poślubi Massima, zjechała ją praktycznie za wszystko, kiedy tylko dowiaduje się, że mają kartę niemalże z nieograniczonym limitem do wydania, już jest w pełni uszczęśliwiona, ukontentowana, wyruszają razem na zakupy. Nie, ale to chyba nie wynikało z tego, że ona powiedziała, że mają kartę. Bo no ta się popłakała jej tam i ona ją poprzytulała i w sumie tak wyniknęło, wiesz. No dobrze, ale z jednej strony... W każdym razie, no bardzo, bardzo sprzeczne i bardzo nielogiczne, no. Jeżeli mówimy o sprzeczności głównych bohaterów, to nie sposób nie dostrzec bardzo płytkiej powierzchowności wszelkich innych postaci pobocznych. Każda postać jest od początku ukierunkowana na jakiś typ. Aczkolwiek chyba najmądrzejszą, najbardziej sensowniejszą postacią w tej książce jest chyba Domenico. Domenico, czyli można powiedzieć główny opiekun Laury. No właśnie, ale Domenico to jest jedna z postaci, która została potraktowana bardzo stereotypowo w 365 dniach, ponieważ za każdym razem, kiedy autorka nawiązuje do wątku homoseksualizmu, to pojawia się wątek typowego geja, że ktoś na pewno był gejem, stuprocentowy gej, bo zna się na modzie, bo zna się na fryzjerstwie, bo na czymś tam jeszcze. Strasznie to głupie i powierzchowne było podejście, że jeżeli gej, no to nagle musi być modny. Natomiast tutaj w tym temacie podobało mi się takie odwrócenie kota ogonem, kiedy Domenico, który od początku jawił się jako stuprocentowy gej, nagle się okazuje, że nie jest gejem, tylko ma tam gdzieś kobietę na boku, tak? No. Więc to było jedyne taki przebłysk przełamania tego stereotypowego podejścia. Tak, i według mnie on chyba jedyny nie był sprzeczny. I w miarę logiczny był. Bo w sumie, no nie był pokazany aż tak, nie było go aż tyle, żeby... Chyba móc po prostu zaplątać ten jego charakter jakoś szczególnie, no. Też, bo to tak jest. Z jednej strony słyszymy, że główna bohaterka miała kiedyś chłopaka Piotra, który był ćpunem. Wobec czego ona ma wszelką wielką awersję do narkotyków. Ponieważ on ją źle traktował. Nie wiemy jak, wiemy, że źle ją traktował. Więc tutaj tylko na takich określeniach bazujemy. Wiemy, że ją źle traktował, że chciał przy niej popełnić samobójstwo, w związku z czym ona go zostawiła i wyjechała do innego miasta. Z drugiej strony, kiedy... Zaraz po scenie, w której pojawia się Piotr, którego ona spotyka po 8 latach od rozstania. No dobra, trafia, ja za chwilę wtrącę. Tak, wchodzi do pomieszczenia, w którym Massimo z jej bratem
cipają, wciągają kokainę. A tylko pokazane, Boże, Massimo. Nie wiem, czy no dobrze, ale nie ma żadnego tutaj odniesienia. Jedną scenę wcześniej mieliśmy cały jej wywód umysłowy na temat tego, jakie to narkotyki są. Jej nowy facet, z którym planuje się ożenić, za którego planuje wyjść, ćpa. Spoko. A wcześniej jeszcze była scena, i to całkiem w tej pierwszej części, tej, która nam się podobała, była scena, gdzie ona na tej róże tańczyła. I tam też przecież pod tą złotą kopułką też mieli same krechy. I wtedy też nie było żadnego wspomnienia na temat, ani o, żadnych myśli, ani odczuć na temat narkotyków. To było zlane po prostu. Wydaje się, jakby wiele wątków pojawiało się w tej książce nieprzemyślanie. Dopiero jakby czasem... potem wymyśliła tego Piotra. Tak, jakby autorka dopiero potem sobie wymyślała jakieś poszczególne wątki na bieżąco, żeby tylko czymś rozszerzyć tę książkę. Książkę, która zresztą no, kończy się w absurdalny sposób, bo jest wyjątkowo chamski cliffhanger. Bo koniec mówiliśmy, że jest zagmatwany. Bohaterka dowiaduje się, że jest w ciąży, niechcianej ciąży, tak? Dowiaduje się ponadto, że jej facet zabił jej byłego faceta. Ponadto ktoś chciał ją zabić. Idzie. Kto nie wiadomo. Tak, kto nie wiadomo. Jeszcze można się brać. Domyślać, mają ślub brać. Książka nagle się urywa w momencie, jak ona mówi Massimo, kiedy ten chce ją zostawić dla jej bezpieczeństwa, że będą mieli dziecko. Książka się nagle urywa. Porozpoczynane wątki, niedokończone, tak bezmyślnie i koniec książki. To nie jest... Ja rozumiem, że, przepraszam, cię wtrącę, ja rozumiem, że jest kontynuacja, jeszcze trzecia część jest, już to na pewno jest wyjaśnione, ja nie wątpię w to, ale w pierwszej części powinno być chociaż jakieś trochę wyjaśnienie, albo chociaż nakierowanie na to wyjaśnienie, co, jak mogło się dalej potoczyć. Chociaż parę wątków zamkniętych i otwarte nowe, albo pokazanie po prostu gdzieś tam punktu kulminacyjnego wątku, który możemy kontynuować dalej. Natomiast tutaj nagle wszystko się urywa, zostaje zerwane, marionetka została ścięta ze sznurków, upadła na podłogę i leży. I nic z tym nie można zrobić, można tylko wyrzucić, bo już się nie da tego naprawić. A wszystko, tak jest moje wrażenie. Te wszystkie cliffhangery, te wszystkie rozpoczęte wątki zaczynają się gdzieś... 2-3 rozdziały przed końcem książki, chciałam zauważyć. Ja rozumiem, inaczej by to wyglądało, gdyby to było rozwinięte. Książka była przedłużona trochę i żeby było trochę wyjaśnienia, nie tak chamsko. 2-3 rozdziały przed końcem jest wprowadzonych 5-6 wątków, takich w sumie mocnych dla książki i koniec. Tylko, że te mocne wątki są bardzo nieumiejętnie prowadzone. Wątek ciąży bohaterki, czy takich ciężkich tematów, kiedy bohaterka dowiaduje się, że jej facet zabił jej byłego i ona sobie nic z tego nie robi. Niby ma wyrzuty sumienia, ale o tych wyrzutach sumienia czytamy raz, po czym ona i tak idzie do łóżka z Massimo, tak? Najpierw mu odmawia, potem parę godzin później sama na niego wskakuje, więc to jest bardzo zaburzające jakąkolwiek logikę postaci. Zwłaszcza, że pada kilka złotych treści, złotych maksym w tej książce, które sugerują, że ta bohaterka naprawdę może być inna, że to może być wolna kobieta, która byłaby w stanie zawalczyć z Massimem, pokazać mu też swoją władczość, jakoś odwrócić te relacje. Że mogę jakoś współżyć ze sobą. Tak. Tymczasem za każdym razem, kiedy ona robi krok w przód, zaraz potem z niewyjaśnionych powodów wraca do jakiegoś poziomu totalnej stagnacji, obojętności, skupiając się tylko, że seks jest świetny i ona go kocha i jakby nic poza tym nie istniało, tak? I w sumie cała jej tęsknota i miłość właśnie opiera tylko na tym seksie. Bo chyba ona w żaden inny sposób o nim nie myśli. I tak sobie przypomnę. Stylistycznie niestety książka również budzi sporo zastrzeżeń. I tutaj powiedziałbym, zabrakło mi troszkę pracy redakcji. Pracy redakcji, która przeoczyła wiele takich rzeczy, począwszy redaktor i korektor, począwszy od bardzo dziwnie poukładanych zdań, które są potworzone w takie istne potworki, które źle się czyta, trzeba 3 razy przeczytać, pozmieniać kolejność słów, żeby zrozumieć, o co chodzi, po wręcz błędy rzeczowe typu Laura jedzie 207 km na godzinę i wymija jadące wolniej samochody, podczas gdy wymijanie to nie jest wyprzedzanie. To są zupełnie różne pojęcia stosowane w ruchu drogowym, dotyczące zupełnie różnych zdarzeń drogowych. Tymczasem tutaj wymijanie to jest synonim wyprzedzania, co też budzi takie zastrzeżenia co do pracy redakcji. Zresztą wiele powtórzeń... Tak, ja wtrącę. Ja wychwyciłam chyba 6-7... Więcej. Do 10 razy słowo niebotycznie. Większość z nich tyczyła się niebotycznie wysokich
szpilek czy obcasów. Tak. Jeżeli coś było wysokie, to za każdym razem było niebotycznie wysokie. Za 2-3 razy pojawiała się niebotycznie wysoka cena, ale zazwyczaj tyczyłoś to obcasów, szpilek. W pierwszej fazie książki z kolei słowo bardzo często powtarzane to jest gdyż. Robiła coś gdyż, bo gdyż. Też się takie rzuca w oczy, nie wiem, wydaje mi się, że gdyż to jest takie słowo będące troszkę wrogiem, troszkę takim symbolem amatorszczyzny, bo jednak pisarz, który tworzy książki, jednak unika takich szkolnych stwierdzeń, bo gdyż to jest dla mnie bardzo szkolne określenie. I ostatnia rzecz, którą powiem, odnośnie penisa Massimo, który za każdym razem był opisywany jako gruby. I to, że on ma grubego penisa, czytamy przynajmniej kilka razy przynajmniej. Tak, i to takiego grubości nadgarstka. Grubości nadgarstka sterczącego jak świeczka na torcie. Jeden z lepszych cytatów książki. Ale nie zrozumcie nas źle. Dobrze się to czytało, 60%. Tak. Pierwsze dobrze się czytało. Tak. Do czasu pojawienia się absurdalnych wątków pseudo-sensacyjno-kryminalnych, obyczajowo-dramatycznych, to było całkiem okej, okay, mimo tych mankamentów, mimo pewnych głupotek, bo przecież w telewizji widzimy więcej głupot. Trudne sprawy. Tak, było okej, okay. Dopiero potem autorka się rozkraczyła, rozłożyła totalnie na tym temacie. Przedobrzyła, no. Nie wiedząc, jak do tego podejść, nie mając odpowiedniego punktu widzenia czy warsztatu, wzięła się za trudne tematy i nie udźwignęła tego. Żałuję bardzo, bo nie było to potrzebne tej książce, a w zasadzie można to było zrobić na tym poziomie tego romansu, po prostu dociągnąć do samego końca. Ale jakiego końca? Bo ja od początku książki nie widziałam żadnego punktu kulminacyjnego, do którego by zmierzała cała ta historia. No, fabuły ta książka nie ma. Wiemy, że punktem fabularnym ma być to, czy oni będą razem, czy nie będą, i w zasadzie cała fabuła jest wokół tego zbudowana. Ale też na wielki plus zasługuje jedna rzecz. Bad Boy jest Bad Boyem. Tak. Nie tylko z określenia. I nie zmienił się, gdy ją poznał. Rzucił swoje życie i tylko z nazwy już został Bad Boyem. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, kiedy słyszymy bardzo często, że facet był zły, w ogóle nikczemny, okrutny, ale nie widzimy w książce, żeby w jakikolwiek sposób źle się zachowywał. Albo wręcz przechodzi cudowną duchową przemianę. Massimo nie przechodzi żadnej duchowej przemiany. Także dla mnie to, że on był Bad Boyem, jest Bad Boyem i zapewne będzie Bad Boyem, to jest taka fajna premia od tej książki. No. Ja to tak postrzegam. Trochę dziwne by było, gdyby był gangsterem, ojcem rodziny i nie zabijał nikogo. Wiesz, duchowa przemiana. No ale generalnie, no koniec końców, wydaje mi się, że czytałem książki, które były gorsze. Nie powiem, że to jest dobra książka, ale to też takie kategoryzowanie dobra, zła książka. Szukanie tylko, nie wiem, ile gwiazdeczek rzucić na Lubimy Czytać czy na Goodreads. Ja, uwaga, zaznaczyłam na Goodreadsie, przeczytam, ale nie wystawiłam żadnej oceny. Bo ciężko mi jest to jakoś sprecyzować, tą ocenę. Wiecie co, czasami można sięgnąć po coś kiepskiego, teoretycznie, stylistycznie, czy z... Pod wieloma kątami. Mijającego się z logiką, czy z bohaterami, którzy nie są dobrze wykreowani. To może być w ogólnym pojęciu coś kiepskiego, ale można z tego czerpać zabawę, można z tego czerpać przyjemność z czytania, tak? Tak jak my. Tak jak my, bo możesz czasami mieć ochotę totalnie, nie wiem, odmurzyć się, nie wiem, spędzić czas na czymś niewymagającym, na czymś, co po prostu pozwoli ci przelatywać te literki, poznać jakąś prostą historię bez jakiegoś uruchamiania mnóstwa szarych komórek, po prostu dla przyjemności, dla rozrywki. I dla mnie ta książka spełniła te funkcje. Ja tak samo, ja się nie wstydzę powiedzieć, że ja się w sumie dobrze bawiłam przy tej książce. Ja też druga część była trochę gorsza, ale no to nie zmienia faktu, że było całkiem fajnie spędzony czas to był. I też humor. Czasami wydaje mi się nawet niezamierzony, ale też niezłośliwy, nie taki sarkastyczny, ale były takie sceny, takie ujęcia, na przykład jak ona go ciągle policzkowała, czy wiecie, takie sytuacje. Albo kiedy się przewracała przy zaplątaniu w suknię. To są takie sceny, które jednak dodawały troszkę tej książce. Może nie jest szczególna, pełna jakichś absurdów, głupot i tak dalej, ale właśnie. Czy szkodzi? Okej, zacznijmy. Ja wiem, jakie swoje zdanie, więc tylko zrobię sekundę wstępu. Ja wiem, że w tej książce jest przedstawiony model związku, który w realnym świecie nie byłby uznawany za zdrowy, bo facet kontroluje kobietę, wręcz wszczepia jej... Boże, nawigator. Nadajnik. Tak, nadajnik, żeby wiedzieć, gdzie ona się znajduje. Śledzi każdy jej ruch, ona nie może podjąć żadnej autonomicznej decyzji. Ja wiem, że to jest złe. Ja wiem, że złe jest to, że on niejako ją do tego seksu przymusza, aczkolwiek nigdy nie wydarzyło się nic bez jej zgody, tak?
A wręcz są sytuacje, kiedy on coś chce, ona mówi nie on. Okej, okay, będziesz gotowa, sama do mnie przyjdziesz. Są sytuacje, kiedy zahaczamy o przemoc. Ja wiem, że w życiu takie rzeczy są po prostu nie do przyjęcia. Ale tacy ludzie też są, trzeba to podkreślić. Którzy lubią przemoc i agresję w łóżku. Ale też nie zapomnijmy o jednej, wydaje mi się, rzeczy, o której wszyscy zapominają. Książka, film, gra, to nie jest życie. To, że grasz w GTA na przykład, chodzisz, zabijasz policję, przyjeżdżasz ludzi, wysadzasz samochody w powietrze, kradniesz, nie świadczy o tym, że to jest wzorzec, który twórcy propagują, żebyś przeniósł do realnego życia. Jeśli tak? To jest tak samo w kwestii książki. Literatura erotyczna. Kiedy tylko powiedzieliśmy, że będziemy czytać 365 dni, zalała nas fala komentarzy. Na Instagramie wiadomości prywatne głównie. Tak, wyrazy współczucia, ubolewania, jak to nas umęczy, nadzieja, że to przeżyjemy, przetrwamy. I pytanie, dlaczego to sobie robimy? Mam wrażenie, że literatura erotyczna jest bardzo demonizowana. Ja nie jestem znawcą gatunku, także nie powiem, czy to jest dobra książka, czy to jest zła książka. Ja mogę powiedzieć w ogólnym rozrachunku, że to jest kiepska książka, z którą można spędzić fajnie czas i nie widzę powodu, żeby się wstydzić tego, tak? Ale mam wrażenie, że to jest jedyny gatunek, który wywołuje w ludziach taką agresję, wręcz niechęć. No bo w Polsce ogólnie temat seksu jest bardzo taki, no, wstydliwy. Jest tematem tabu, o którym mało kto lubi, albo po prostu chce rozmawiać. Tak, temat seksu raz, ale dwa, seksualność kobiet. Bo kobieta to jest istota, która służy przede wszystkim do rodzenia dzieci i do tego jej służą narządy intymne. I ewentualnie do zaspokajania mężczyzny. Zobaczmy w ogóle idiotyczne podejście. Facet, który ma wiele kobiet, to jest po prostu facet, bo chłopcy tak mają. Kobieta, która ma wielu partnerów seksualnych, to jest dziwka. No. To jest to samo, nie? I jedno robi to samo i drugie. Jedno jest krytykowane, drugie, o brawo, co za facet, tak. To jest dopiero koleś. Tak, dlatego mam wrażenie, że literatura erotyczna doczekała się jakiegoś chorego podejścia, w którym ludzie wstydzą się czytać, wstydzą się mówić o tym. Jeżeli komuś się podobało, to już w ogóle najlepiej schować się, nie przyznawać nikomu, bo iść co powiedzą inni. Hejtu. Tak, iść z falą hejtu. Tym bardziej ja się zastanawiam, jak wiele osób, które tak mocno hejtują, faktycznie czytało. Nie ograniczając się do jednego zdania, do 5 stron. Czytało, a ja się zastanawiam, ilu osobom się to podobało, chociaż twierdzi zupełnie inaczej publicznie. Bo to jest, szczerze, dla mnie to jest bardzo smutne. Dlaczego ja mam się wstydzić czegoś, co mi się podobało? No podobało mi się, w jakimś stopniu mi się podobało, bo inaczej no, nie przeczytałabym tej książki po prostu. Mhm. Wiele książek, naprawdę wysokich lotów w porównaniu z tą książką, które ja porzuciłam, bo no nie szło. No po prostu nie szło. A to 2 dni niecałe i przeczytane. Wiecie, mówi się o szkodliwości, bo bardzo często, czy to 50 twarzy Greya, czy to Felicjańskiej książki, czy Blanka Lipińska, szkodliwy, niebezpieczny. Jeżeli literatura erotyczna opowiadająca o seksie jest skierowana, przynajmniej ja to tak odbieram, do ludzi, którzy czytają opowiadania erotyczne. Pełnoletnich dorosłych. Którzy oglądają filmy erotyczne, pornografię, czyli w rozumieniu litery prawa są osobami pełnoletnimi. Jeżeli ktoś mi powie, że osoba 18-letnia albo wyżej przeczyta taką książkę i to jej zaszkodzi... To jest śmieszne, jak dla mnie. Szkodzić? W temacie książek może tylko literatura dziecięca skierowana do małego, młodego, rozwijającego się umysłu, który chłonie jak gąbka wzorce, który papuguje to, co widzi. Alfie Swan był dobrym przykładem szkodliwej książki. Owszem, ale w jaki sposób literatura erotyczna ma szkodzić? Człowiek rozumny, czytając taką książkę, wie, że to są wzorce, które nie wychodzą, chyba że idzie to za obopólną zgodą, bo też to, co ty powiedziałeś, czasami przemoc w łóżku jest, bo obie strony tego chcą. Lubią. I co, nagle mamy demonizować tych ludzi? Nie wiem, etykietki naklejać? Sprawa, jeżeli siebie nie krzywdzą i są oboje na tak, ja nie widzę w tym nic złego. To samo, jeżeli ktoś chce obejrzeć film pornograficzny, czy przeczytać książkę erotyczną, czy z pogranicza pornografii, to jest jego naprawdę wola. Dlaczego demonizuje się tak temat seksu? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Ale to słowo szkodliwe, bo mnie najbardziej irytują w stosunku do tej książki stwierdzenia, że jest szkodliwa. Przeczytaliśmy to.
Czy to oznacza, że teraz za każdym razem, jak pójdziemy ze sobą do łóżka, ja dostanę popysku od ciebie, albo nie wiem, a za każdym... będę ciebie za włosy ciągnął. Tak, będę ciebie za włosy ciągnął, albo powiesz, że nie chcesz, a ja cię wykorzystam? No, to przeczytałeś, tak się robi, to więc tak będziemy robić teraz. Wydaje mi się, że to jest książka z takiego gatunku, który jest bardzo jasno określony, który bardzo jasno i wyraźnie określa grupę docelową. To jest dla dorosłych. Dorośli ludzie wiedzą, co jest dobre, co jest złe, nic szkodliwego. A przynajmniej w teorii powinni to wiedzieć. A jeśli nie wiedzą, to znaczy, że coś się z nimi nie tak. No przykro mi, taka jest prawda. To znaczy, że już żadna powieść... Tak. Wtedy się nie sięga po non-fiction, tylko po poradniki, jak prowadzić życie seksualne i tak dalej, tak? Ewentualnie idzie się do terapeuty. Ale nie zrzuca się na coś, co ma funkcję typowo rozrywkową, czy też, nie wiem, pobudzającą roli wychowywania. Ja wiem, że my bardzo lubimy wszyscy zrzucać odpowiedzialność. Jeżeli dziecko grało w GTA, wyrośnie na mordercę, to jest to wina gry, nie rodzica, który powiedziałby: słuchaj dziecko, ta gra to nie jest życie. W życiu się tak nie robi. Ile ja miałem lat, jak grałem w GTA pierwszy? Jeździłem to jeszcze z górnej kamerki, jeździło się widok z lotu ptaka, przejeżdżało się, ludzi mordowało się. Jestem normalnym człowiekiem, nikogo nie zabiłem. Dobrze, nawet Simsy. Grałeś w Simsy, mordowałeś Simsy na różne sposoby. To znaczy, że nagle mamę w łazience zamkniesz i będziesz ją 3 miesiące trzymał, żeby umarła tam? Nie. Rodzice zrzucają odpowiedzialność z siebie, bo łatwiej jest powiedzieć, tak, to wina gry. Nie wina wychowania, tylko wina gry. Tymczasem, jeżeli wychowanie jest dobre, nie ma takiej gry, nie ma takiego filmu, nie ma takiej książki, która byłaby w stanie to zaburzyć. Jedynie pokazać, to są wzorce, jakich nie pochwalamy. Tak. Albo to nie jest dobre. My czytając, widzimy, że to zachowanie Massima, czy zachowanie Laury, to jest złe, to jest toksyczne, to jest niewłaściwe. Coś, co nie zgadza się z naszymi poglądami. Ale z drugiej strony mamy też świadomość, że kiedy wchodzi erotyka, otwiera się fantazja. To, że ktoś fantazjuje o tym, żeby dostać pejczem, czy nie wiem, zdrada kontrolowana, czy cokolwiek, nie znaczy nagle, że zrobi to w realnym życiu. Czasami to są fantazje, coś, co pobudzi go w łóżku, coś, co doda trochę pikanterii, ale coś, co pozostanie w kwestii głowy, tak? Nie każda fantazja równa się temu, że trzeba ją przekuć na rzeczywistość. I wydaje mi się, że to jest takie logiczne, natomiast erotyce się cały czas przypisuje, jakby przeczytanie Greya czy 365 dni miało nagle zaburzyć, zniszczyć małżeństwa, rozwalić rodziny, bo nagle facetowi odwali, kobiecie odwali. Kobieta przestanie siebie szanować czy coś. No to jest śmieszne, absurdalne, śmieszne, żeby nie powiedzieć, że to jest żałosne poniekąd. To jest fikcja literacka, tak samo jak smoki, nie wiem, utopce w grze w Wiedźminie, to jest to samo. To jest czyjś wymysł, co nie musi faktycznie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, pochwalać tego typu rzeczy. Oczywiście, że tak. Więc mi się wydaje, że rozumny człowiek potrafi to zrozumieć, a nie prawić na prawo i lewo, że coś jest szkodliwe. Słuchajcie, dla dorosłych ludzi oczywiście, bo nie mówimy o dzieciach. Tutaj. Znaczy, ja wiem, że to idzie fala. To idzie fala, po prostu idzie tsunami. Masz do wyboru sprzeciwstawić się tej fali albo zginąć, albo iść razem z nią. No to nie chcę umierać. Idę razem z nią. Ja wiem, że powtarzanie, że erotyk jest zły, zaraz nabije mnóstwa wyświetleń, mówienie, jakie to jest gówno, jakie to jest szkodliwe. Wszyscy sobie będą przyklaskiwać, tak? Wszyscy przyklaskujemy. Hejtujmy. Jest fajnie. Widzę niczego złego w erotyku. Jeżeli podchodzi do tego człowiek, który jest dojrzały, dorosły, który wie, czego oczekuje, nie widzę w tym absolutnie nic złego. Nawet jeżeli ma to go podniecić, sprawić, że spędzi miło czas, kurczę, przyjemnie spędzi parę godzin z książką. Nie rozumiem, czemu ta osoba ma się potem wstydzić powiedzieć: tak, lubię 365 dni. Ja to powiem, tak, lubię 365 dni. Mimo jej idiotyzmów, mimo kretynizmu niektórych sytuacji, totalnej biedy, jeżeli chodzi o postacie, większość czasu spędzonego z tą książką spędziłem przyjemnie. Przyjemnie, bo ciekawie mi się to czytało. Czułem odprężenie, czułem się z tym dobrze. Ja tak samo. Aczkolwiek ja jestem bardziej w stosunku obojętny, bo po prostu większość dobrze się bawiłam, ale jednakowoż to było takie nudnawe, do niczego nie prowadziło. No tak, owszem, ale mimo wszystko oglądasz w telewizji mnóstwa nudnawych rzeczy, które do niczego nie prowadzą, a mimo to możesz się tym cieszyć i na przykład nikt cię za to nie zjedzie, tak? No nie. Bo nie jest modne na przykład jechanie. Zobaczcie jakie to jest. Kiedy na Harry'ego Pottera mówi się, że to jest książka służąca propagowaniu szatana, czarnej magii, ktoś, kto mówi takie rzeczy, twierdzi, że Harry Potter jest szkodliwy, to macham ręką. No tak, oszołom, no po prostu oszołom. Człowieku, to jest książka dla dzieci, dla młodzieży, to jest bajka. To jest fikcja. To jest fikcja, ty jesteś nienormalny. Zgadzamy się co do tego. Nie ma mowy o szkodliwości.
jeżeli ktoś mówi, erotyk jest szkodliwy, wszyscy, to jest szkodliwy, jak lat. No zobacz, co, jak to świadczy o naszym społeczeństwie, że bardziej martwimy się o dorosłych niż o dzieci. Świadczy to tylko w ten sposób, że jesteśmy skrajnie niedojrzali, jeżeli chodzi o sferę seksualną. Tak. Skrajnie niedojrzali, trzymający się na poziomie, kiedy siusiak penis wywołuje wybuch śmiechu. Trochę powagi, ludzie, troszeczkę powagi, jakiegoś, nie wiem, zdrowego podejścia. Bo seks jest dookoła nas. Każdy z nas, większość, wyszła w wyniku seksu. Nasi rodzice uprawiali najprawdopodobniej seks, robiąc nas. A my tego tematu się wzbraniamy, wzdragamy, nie wiem, traktujemy jak ostatnie tabu, po prostu coś... Jak zło konieczne. Bo inaczej dzieci nie będzie, no. No trzeba to jakoś przeboleć, no. Seks, drugs and rock and roll. Drugs i seks. Zajebiste połączenie w moim mniemaniu to jest. Jedno szkodliwe tak samo jak drugie. No. Dlatego ja apeluję o to, żeby przestać myśleć z masami, ale żeby samemu myśleć. Jesteś dorosłym człowiekiem, sięgasz po 365 dni. W jaki sposób ta książka tobie zaszkodziła? No właśnie. Chwyciłeś za pistolet, zastrzeliłeś kogoś, bo pomyślałeś, będę jak Massimo, będę teraz zabijał ludzi. Rozk***am łeb i kupię sobie Ferrari. Serio? Ja wiem, że fajnie się klikała pierwsza część tego filmu, kiedy mówiliśmy, co w książce jest złe. Ale zwłaszcza na to, w żadnym momencie my tego nie zhejtowaliśmy i nie zhejtujemy. Bijemy się wręcz w pierś za to, co zrobiliśmy w przypadku pierwszego dotyku, oj, czy tak. 50 twarzy Greya. A nawet Royalek. Ja a nawet Royalek. Recenzję Royalek. Kiedy szliśmy z falą hejtu, wszyscy hejtowali, więc my też hejtujemy, przeczytaliśmy, nie podobało się, można zjechać. Kto czyta takie rzeczy? Uwierzcie, nie ma takich filmów na tym kanale, których tak bardzo byśmy się wstydzili jak tamtych filmów. Nie usuwamy ich, bo nie będziemy usuwać dowodów na to, jakimi byliśmy idiotami. Ale przynajmniej widać naszą przemianę, nasze podejście, które się zmieniło wraz, nie wiem, z dojrzewaniem? Nie wiem, wydaje mi się, że dojrzewanie to jest taka natura, taka cecha bardzo charakteryzująca człowieka i że warto jednak dojrzewać. Dlatego ja proponuję, żebyśmy przestali demonizować erotyki, bo to do niczego mądrego nie prowadzi. Do tego prowadzi, że kobieta, która przeczyta, będzie miała przyjemny czas z tą lekturą. Przyjemny czas! Ja wiem, zaraz powiecie, że kuźwa po marchewę poleciała i dlatego przyjemny czas. Nie, po prostu spędzi fajnie czas na rozrywce, na zabawie. To już ona ma się wstydzić tego? Kurczę, no wstydźmy się kradzieży, nie wiem, popełniania przestępstw. Ale nie tego, co oglądamy, bo życie jest na tyle popieprzone, na tyle szare, że czasami potrzebujesz typowego odmurzacza, żeby się zresetować. Żeby usiąść, żeby te wszystkie emocje złe zeszły z ciebie. 365 dni, w moim mniemaniu, jako taki środek na restart, sprawdza się doskonale. Książka... Ja się z tym zgadzam. Książka niedobra. Ale też nie zła. I nie ma czegoś takiego jak książka dobra, książka zła, bo dla kogoś to będzie dobre, dla kogoś to będzie dobre. Każdy może wybierać. Świat jest tak szeroki, tak piękny pod tym kątem wyboru, że nie ograniczajmy my sobie go sami, bo to do niczego nie prowadzi. Prowadzić to może jedynie do takich rzeczy, że taki pan dziennikarz jak Roman Praszyński, robiący wywiad z Anną Marią Siekluską, odtwórczynią głównej roli w 365 dniach, będzie pytał ją o seks, o życie seksualne, będzie się zachowywał jak ostatni szowinista. Do tego mamy zmierzać? Żeby ludzie się wstydzili swojej pracy? 500 000 egzemplarzy 365 dni, albo nawet i więcej, sprzedało się. Czy to świadczy, że 500 000 osób jest chorych, zdegenerowanych, tworzy toksyczne związki? Nie, to znaczy, że 500 000 osób, albo przynajmniej część z tych osób, podchodzić może w taki czy inny sposób do tej książki, bardziej lub mniej na luzie, ale przede wszystkim korzystając ze swojego prawa do wolności wyboru, a nam do wolności wyboru tak naprawdę nic. Także przestańmy srać na drugich. Tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć, chyba że chcesz dodać coś jeszcze? Nie, chyba wszystko zostało powiedziane. Także subskrybujcie kanał albo go odsubskrybujcie, jeżeli się z nami nie zgadzacie, bo hejtu tu nie znajdziecie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.